Dziękuję za takie piękne słowa. Ja bardzo się cieszę, że tutaj mogę być z wami. To jest zaszczyt, przywilej, ogromna przyjemność i radość, że takie spotkanie, taka inicjatywa ma miejsce. Tym bardziej cieszę się, że mogę wśród takich mężów Bożych głosić, którzy przyjechali tutaj do siebie, do was z żonami. Ja przyjechałem bez żony. I trochę się tak czuję rzuconym na głęboką wodę. Też jeśli chodzi, może niekoniecznie żonę, ale doświadczenie, mądrość, z którego oni przemawiają. Także trochę się czuję... Jestem księdzem, tak. Jestem księdzem i moją oblubienicą jest Kościół. Moją oblubienicą jest Kościół. Ze względu na Kościół jest celibat. Bo tak ludzie czasami mówią, nie, że Pan Bóg jest moim oblubieńcem. Owszem, on jest moim oblubieńcem, tak, ale też moją oblubienicą w sensie mojego życia takiego doczesnego, czyli moją żoną w uproszczeniu jest Kościół. Ze względu na niego jest celibat, na służbę Kościołowi. Ciało Chrystusa. Ja w ogóle mam mnóstwo oczywiście mądrych rzeczy wam do powiedzenia, którymi bardzo chcę się podzielić. Dostałem całkiem sporo czasu, więc jest szansa, że to się uda, ale są to też tematy, które ja osobiście przeżywam jako trudne i które mogą być też dla nas trudne, dlatego chciałbym od razu zaznaczyć na początku, że nie mam intencji nikogo urazić. Gdyby ktoś tym, co mówię, poczuł się urażony, to bardzo przepraszam, to nie jest moja intencja, ale czuję, że Duch Boży zaprasza nas do tego, żeby podjąć pewne wyzwanie w myśleniu o Kościele i o pojednaniu, o temacie jedności. Ja też chciałem mówić i zaczynać od listu do Efezjan, i od tego tematu, więc jest jedność. Także bardzo się już z tego cieszę i to nauczanie, które było na początku, bardzo mnie też poruszyło. I tematy, które tam zostały poruszone, ja też chciałbym podjąć. Mam nadzieję, że może trochę od innej strony i nas to wszystkich ubogaci, pomoże pójść głębiej. Dobrze. Tyle słowem wstępu. A, jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo oprócz tego, że jestem księdzem, to jestem jezuitą. Ja usłyszałem kiedyś, będąc jezuitą, ja myślę, że to jest ważny temat tutaj, żeby go poruszyć. Żeby zdementować wszystkiego rodzaju nieporozumienia. Kiedy już byłem jezuitą parę lat, usłyszałem od ludzi takie hasło, a jezuici, tak, oni powstali po to, żeby zwalczać reformację. I po, wiecie, 5 latach bycia jezuitą, ja byłem w szoku. Jak to? Moi przełożeni mi o tym nie powiedzieli. Moi formatorzy zapomnieli mi chyba o tym powiedzieć, że jezuici powstali po to, żeby zwalczać reformację. I rzeczywiście, jak sięgnąłem pamięcią do tego, jak się uczy w historii w Kościoła, tego momentu wystąpienia Lutra i tego, co się dzieje potem, no to się mówi, no i jako taka reakcja na protestantów powstają jezuici. I się przeciwstawia Lutra i Ignacego z Loyoli, założyciela jezuitów, którego postać serdecznie wszystkim polecam, i historię, niesamowitą historię. Przeciwstawia się tych dwóch, nie? I mówi właśnie tam, że Luter to chciał na zewnątrz reformować Kościół, a Ignacy to od środka chciał reformować Kościół. Ten jest zły, a ten jest dobry. I ci, tak, którzy tak mówią, to są oczywiście katolikami. Więc moi drodzy, jak postudujecie historię naszego zakonu, a przede wszystkim zobaczycie historię Ignacego z Loyoli, zobaczycie, że tam wcale nie chodzi o protestantów. Tam chodzi o człowieka, który ma doświadczenie mistyczne, głębokie doświadczenie spotkania Boga. Piękny człowiek.
To doświadczenie zabiera go w drogę, w podróż, niezwykłą podróż, przemienia całe jego życie i on oddaje się Bogu całkowicie i gromadzi wokół siebie towarzyszy i oni, wiecie, oni są po prostu ze sobą, dzieli ich, łączy ich jedno pragnienie, mają te same pragnienia, chcą po prostu głosić Pana Jezusa w wielkim skrócie i w pewnym momencie zastanawiają się, co z sobą zrobić, siadają i modląc się pytają Boga: Boże, co Ty chcesz, żebyśmy zrobili? I wtedy Bóg im mówi, odkrywają to, zaczynają rozumieć, żeby iść do Ojca Świętego, do papieża i oddać Mu się do dyspozycji. Oddać Mu się do dyspozycji. Moi drodzy, te czasy, w których żyje święty Ignacy, to są czasy ogromnego kryzysu, oczywiście, wszyscy o tym wiemy. Reformacja i to, co się dzieje, to się nie dzieje dlatego, że było dobrze. Ogromny też kryzys autorytetu papiestwa. To nie jest to, co teraz, tak, że mamy iluś tam świętych papieży wstecz. Wręcz przeciwnie, to jest i zgorszenie, grzech i słabość. I do takiego papieża idzie właśnie, do takiego kościoła idzie święty Ignacy i mówi: chcę Tobie służyć, Tobie się oddaję. Papież nagle ma do dyspozycji kilku mężczyzn wykształconych na poziomie, powiedzmy, którzy chcą mu służyć. I zakładają wtedy zakon, zakon się szybko bardzo rozrasta. Jeden z pierwszych towarzyszy, Piotr Fabr, niedawno kanonizowany przez papieża Franciszka, po śmierci odkryto jego listę ludzi, za których się modlił. I byli tam Luter, Kalwin, przywódcy protestanccy i świeccy i duchowni. Modlił się za nich codziennie w swojej modlitwie. I Piotr Fabr był znany z tego właśnie, że miał taką łaskę pokonywania tych podziałów, które były pomiędzy protestantami i katolikami. I rzeczywiście nas się utożsamia na przykład z inkwizycją. Tak, mówię: jezuici, to inkwizycja. Nie? Nie, nie, to dominikanie. Ja to jest osobiste. Jest osobiste. Ojciec, no różni ojcowie, powiedzmy, lubią czasami w swoich nauczaniach przełożyć jezuitom, więc, przepraszam, nie mogą się powstrzymać. Nie, to nie, my byliśmy, znaczy święty Ignacy był dwukrotnie przechodził proces przed inkwizycją. Także sam Ignacy był na celowniku też, także to jest dosyć istotna wiadomość. Natomiast prawdą jest potem, że mamy też taką ciemną historię, może nie bardzo chlubną, ale Pan Bóg się na szczęście zatroszczył o nasz zakon. Nasz zakon, który jest dedykowany właśnie imieniu Jezusa, osobie Pana Jezusa, dlatego jezuici, Towarzystwo Jezusowe. Ignacy był bardzo na tym skupiony i zależało mu na tym, żeby właśnie nasza miłość do Kościoła przejawiała się w naszej tożsamości, utożsamieniu się z Panem Jezusem. I nie wiem, dlaczego ja wam mówię o tych jezuitach tyle, ale dobrze mówię. Utożsamić się z Jezusem. Nie? Całkowita taka tożsamość z Jezusem i służba Kościołowi, który jest oblubienicą Chrystusa. I kocham Kościół, bo kocham Chrystusa, który jest oblubieńcem Kościoła. To jest bardzo ważne i taka centralne miejsce zajmuje w duchowości jezuitów właśnie ta relacja Chrystusa do Kościoła i Kościoła do Chrystusa. No i na szczęście Pan Bóg się o nas zatroszczył i jezuici w swojej pysze zostali upokorzeni i nasz zakon został skasowany. Byliśmy największym zakonem w tamtym czasie. Bardzo duże wpływy też w całym Kościele i polityczne wpływy i ta organizacja jest skasowana na około do 100 lat, 80 parę lat. Nie było jezuitów, ocaliła nas Cerca Katarzyna, której zależało na tym, żeby szkoły jezuici prowadzili w cesarstwie, więc tam przetrwaliśmy. I potem następuje odrodzenie zakonu
I my trochę widzimy w tym też naszą drogę i naśladowanie Chrystusa, że tak jak Chrystus umarł, tak też nasz zakon obumarł i został wskrzeszony. I to wszystko oczywiście w posłuszeństwie Kościołowi. Jezuici zachowali posłuszeństwo w tym wszystkim Kościołowi. I chyba w tym jest po prostu, dla mnie to jest coś niesamowitego i wielkie świadectwo moich współbraci, którzy przez te wieki dawali to świadectwo wiary. I też wiecie, dla mnie to, co się stało 13 marca 2013 roku, kiedy papież Franciszek został wybrany papieżem, dla nas jezuitów to był szok. To był szok. My składamy specjalny ślub, który mówi o tym, że nie będziemy przyjmowali godności biskupich i żadnych innych godności kościelnych. W ogóle nie jesteśmy jakoś tak zainteresowani godnościami różnymi, przynajmniej co do zasady. Natomiast już za czasów Ignacego, Ignacy musiał robić od tego wyjątki i już za czasów Ignacego na misjach jezuici przyjmowali godność biskupią, bo to było związane po prostu z misją. Natomiast żeby jezuita został biskupem, to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne. To jest bardzo trudne, bo my robimy wszystko, żeby tymi biskupami nie zostać. Bierze się to z historii, bo to się wiązało też z wielu innymi kwestiami, przyjęciem godności, ziemi, odpowiedzialności, wpływów politycznych. My byliśmy do służby, do pracy, zadań specjalnych. I kiedy po tych 450 latach istnienia nagle jeden z nas zostaje papieżem, to jest w ogóle coś niesamowitego. Nas się od małego jezuity wychowuje właśnie w miłości do Kościoła. Od małego jezuity, kiedy wiecie, i to jest bardzo ważne dla naszej duchowości, żeby w tym Kościele pracować, działać, ale żeby no właśnie niekoniecznie na tych pierwszych stanowiskach, nie? I my, którzy jesteśmy powołani do tego, żeby służyć Kościołowi, nagle jeden z nas zostaje papieżem. Dla nas to jest w ogóle, to się nie mieści w głowie, to nie było nigdy tego. I nigdy tego nie było. I jest to dla nas, jezuitów, też wielka łaska i przywilej i radość, że jeden z naszych braci został papieżem. To naprawdę musiała być w tym wola Boża, naprawdę. Dobrze, to tyle o jezuitach. My nie jesteśmy po to, żeby zwalczać reformację, ani to się skończyło. To się skończyło, chociaż jeszcze niektórzy mają mi na przykład za złe moje kontakty, nie współbracia oczywiście, ale mają mi za złe kontakty takie szerokie właśnie, bo jak to? No właśnie, jak to jest możliwe? Po co to się dzieje? Po co to się dzieje? Jedną z takich rzeczy, która bardzo gdzieś poruszyła moje serce, był czas, kiedy usłyszałem, zdaje się, że to... Ja usłyszałem to od Andrzeja Sionka. Nie wiem, może znacie takiego człowieka. Mąż Boży, wspaniały człowiek, nauczyciel, mędrzec, który zdaje się właśnie cytuje księdza Petera Hockena, może też znany ksiądz świętej pamięci Peter, wielki nauczyciel i człowiek o ogromnej wizji, który mówi o tym, że po co jest łaska jakby nowej pięćdziesiątnicy, po co jest to nowe wylanie Ducha Świętego, po co się to dzieje, dlaczego. I on mówi właśnie o tym, że głęboko wierzy w to, że ta łaska jest po to, żeby na nowo zjednoczyć Kościół. Na nowo zjednoczyć Kościół. I przygotować oblubienicę na powtórne przyjście Chrystusa. I jeżeli my otwieramy się na łaskę Ducha Świętego i chcemy Go przyjmować, my nie możemy zignorować tych murów i podziałów, które są pomiędzy nami. Nie możemy. Bo inaczej odważa się to powiedzieć, w jakimś sensie sprzeniewierzamy się tej łasce, którą otrzymaliśmy. Jeżeli nie wyciągamy ręki do naszych braci, protestantów, prawosławnych, katolików, po którejkolwiek stronie byśmy stali, jeśli nie wyciągamy ręki do nich, to jak możemy mówić o tym, że prowadzi nas Duch Święty? Wszędzie tam, gdzie pojawia się Duch Święty,
wszędzie tam jest budowana jedność. Dlaczego, moi drodzy? Bo to jest banalnie proste i oczywiste. Ja mam nadzieję, że to jest oczywiste. Bóg daje nam charyzmaty? No? Po co są charyzmaty? To nie jest podchwytliwe pytanie. Żeby budować Kościół. Dla zbudowania Kościoła. Budowania Kościoła. Nie dzielenia Kościoła, rozwalania Kościoła, rozrywania jego ciała. Nie? Budowania Kościoła. Duch Święty jest zasadą jedności. Używa się takiego modelu, obrazu Trójcy Świętej, tak, że mówi się o tym, że Bóg kocha Syna, Syn kocha Ojca, Ojciec kocha Syna, Syn kocha Ojca i ta miłość jest tak wielka, że jest nią Duch Święty, tak? Trzecia osoba Trójcy Świętej. Zasada jedności Trójcy Świętej. Mam nadzieję, że jakieś herezji nie głoszę. Ale ten obraz, ten model, on pokazuje nam jak naturę Ducha Świętego, że On lubi łączyć, bo On jest tym, który łączy, który buduje. Tam, gdzie są mosty, On buduje, tam, gdzie są rowy, rzeki, On buduje mosty, rozwala mury. To, co czytaliśmy dzisiaj z listu do Efezjan. Mur wrogości. I moi drodzy, Okej, odważę się. Że my się nie możemy zamknąć tylko do naszego nawet chrześcijańskiego grajdołka. Żeby budować jedność dzisiaj, moi drodzy, musimy sięgać głębiej. Musimy sięgać do naszego człowieczeństwa. Bo Chrystus uczy nas tego, że wszyscy są naszymi bliźnimi. Niezależnie od tego, po jakiej stronie muru stoją, jakiej denominacji są wyznawcami, czy jakiej religii są wyznawcami. Tutaj, żeby troszkę... Będzie taka krótka historyjka. Otóż był... Pan Jezus poszedł na mecz piłkarski. Znacie ten dowcip? Poszedł na mecz piłkarski, no i grali katolicy przeciwko protestantom. No i mecz się rozpoczyna, grają. No i protestanci strzelili gola katolikom, nie? No i Pan Jezus wyrzuca kapelusz, cieszy się, świętuje, nie? Ze wszystkimi. No i protestanci, no jest po naszej stronie. A potem katolicy strzelili gola protestantom. I znowu Pan Jezus też wstaje, rzuca kapelusz, nie? Wiwatuje, nie? Już to jest taka trochę konsternacja. No i takich dwóch zacnych panów. W pewnym momencie pyta, a pan to po której stronie jest? A Jezus mówi, ja po żadnej stronie. Ja po prostu, mnie cieszy gra. Mnie cieszy gra. I jeden do drugiego mówi, ateista. A teraz przeczytam troszkę mocniejszą bajkę. Tak się składa, że jadąc tutaj, zapomniałem zabrać ze sobą Pismo Święte. Ekumeniczna konferencja, a ja bez Biblii. Pozwólcie, że bez Biblii. Ale nie dlatego, że... Powiem wam, przeczytam wam pewną historię spotkania chrześcijanina i mistrza Zen. Pewien chrześcijanin odwiedził mistrza Zen i powiedział, pozwól, że przeczytam ci parę zdań z kazania na górze. Posłucham z największą przyjemnością, odparł mistrz. Chrześcijanin przeczytał kilka zdań i popatrzył na niego. Mistrz uśmiechnął się i rzekł, kimkolwiek był ten człowiek, słowa, które powiedział, na pewno był człowiekiem oświeconym. Ucieszyło to chrześcijanina, czytał więc dalej, mistrz przerwał mu i powiedział, człowiek, który wygłasza te słowa, naprawdę można by nazwać zbawicielem ludzkości. Chrześcijanin wzruszył się. Doczytał do końca. Mistrz powiedział wtedy, to kazanie zostało wygłoszone przez człowieka, który promieniał boskością. Radość chrześcijanina nie miała granic. Odszedł zdecydowany wrócić raz jeszcze i przekonać mistrza Zen, że powinien zostać chrześcijaninem. Wracając do domu, spotkał siedzącego przy ścieżce Chrystusa. Panie, powiedział rozentuzjazmowany,
Doprowadziłem tego człowieka do wyznania, że jesteś boski. Jezus uśmiechnął się i powiedział: i cóż innego osiągnąłeś poza tym, że nadeło się twoje chrześcijańskie ego? Moi drodzy, chyba czas już skończyć z takim myśleniem, że Pan Jezus gra w naszej drużynie. I że to my, czy protestanci, czy katolicy, czy prawosławni, z jakiejkolwiek denominacji, myślimy, że mamy Pana Jezusa po naszej stronie. Bo co się dzieje i czego spory teologiczne, które toczyliśmy przez te wiele lat, setki lat, czego one nas nauczyły? Co nam dały? Wzrośliśmy w mądrości? One tylko pomnożyły nasze cierpienie. Bo w tym wszystkim, moim zdaniem, wcale nie chodziło o Pana Jezusa, ale chodziło o to, kto ma rację. Kto ma rację? A wtedy nadyma się nasze ego, nasze chrześcijańskie ego, nasza pycha. I kiedy dotykamy tematu braku jedności, moim zdaniem potrzebujemy zejść głęboko na ten poziom, bo to się tutaj zaczyna, na poziomie duchowym, nie w doktrynach. Ale zaczyna się w pysze naszego serca. Kiedy patrzymy na drugiego człowieka, niezależnie od tego, kim by był, z pychą, z wyniosłością i z taką postawą, że o, biedny, kiedy on w końcu zrozumie, że błądzi? I my nawet nazywamy to współczuciem i miłosierdziem. Dialog pomiędzy nami, pojednanie nie będą możliwe bez pokory. A ona jest zawsze wyzwaniem. Zawsze jest wyzwaniem. Jak sobie patrzę na historię ruchu zielonoświątkowego, jak patrzę na historię Kościoła, to co widzę, to to, że co jakiś czas następuje zwrot, który kogoś oburza i dziwi. Najpierw katolicy oburzyli się, jak to można budować Kościół bez jedności z papieżem. Okazało się, że można. Jak to jest możliwe, mówią, że Duch Święty przychodzi do protestantów, że tam działa. A jednak możliwe. A potem protestanci, kiedy już właśnie przyjęli tę łaskę, patrzą na Kościół katolicki i sobie myślą, jak to jest możliwe, żeby katolicy modlili się językami. Jak to? Do dzisiaj spotykam różnych protestantów, którzy mówią, jesteś charyzmatycznym katolikiem? Jak to jest możliwe? Jak to się da pomieścić? A potem nagle słyszymy o Żydach mesjanistycznych. To już się w ogóle nikomu nie mieści. No to jak to już? Żydzi? Pomijam fakt, także jak rozmawialiśmy, że jezuici, Żydzi i masoni są wymieniani w jednej linii zawsze, za każdym razem mówiąc o obwinianiu o całe złotego świata. Więc jezuita charyzmatyczny. Mało tego, moi drodzy. Słyszymy i słyszeliście o muzułmanach, którzy nawracają się i wyznają w Chrystusie Boga i Mesjasza. Myślę, że Pan Bóg ma niezłą zabawę w upokarzaniu naszego umysłu. I Bóg od samego początku, zobaczcie, czytamy Ewangelię, czytamy listy świętego Pawła, widzimy, że Bóg lubi grać pysze ludzkiej na nosie. I wybiera zawsze to, co słabe, to, co niepozorne, to, co w oczach tego świata, a sporo dzisiaj w chrześcijanach jest myślenia tego świata, to, co w oczach tego świata jest głupie, Bóg to wybiera. Drogi i sposoby, które dla nas są nie do przejścia. Ale zobaczcie, że to my mamy problem z jednością, nie Pan Bóg.
Dlatego tak ważnym jest, i ja podtrzymuję to, nasze osobiste nawrócenie. Ja potrzebuję się nawrócić. Papież Franciszek w swoim nauczaniu do księży, ale nie tylko do osób świeckich, do liderów, mówi o nawróceniu pastoralnym, o nawróceniu misyjnym. To się musi przemienić nasz umysł, nasz sposób myślenia. My nie nadążamy za papieżem Franciszkiem, co dopiero za Panem Bogiem. To jest dla nas wyzwanie. To, co czyni dzisiaj Bóg w Kościele, jest ogromnym wyzwaniem dla naszego myślenia i dla naszej pychy. Bo Bóg przychodzi, żeby nas, ja się odważę to powiedzieć, przychodzi po to, żeby nas upokorzyć. Ale w tym sensie upokorzyć, w sensie uczynić pokornymi, a nie poniżyć. To o to mi chodzi, tak? Bo my nie lubimy tego słowa upokorzenie. Po angielsku to zdaje się humbling i humiliating. Nie? To jest ta różnica, nie? Że Bóg przychodzi nas uczynić pokornymi, a nie upokorzyć, poniżyć. Tak się mówi, albo mamy rację, albo mamy relację. I te różnice, które są pomiędzy nami, to, że... Bo one są, one nie możemy zignorować, nie powiedzieć, zakryć oczu, udawać, że ich nie ma, nie? Nie ma. Niektórzy by tak chcieli. Te różnice są pomiędzy nami. I są one wyzwaniem dla nas. Ale nigdy nie są wyzwaniem dla miłości. Nigdy nie są wyzwaniem dla miłości. Ja mogę kochać drugiego człowieka, nieważne jaki kolor skóry ma, jakiego wyznawcą jest, jakiej wyznawcy jest religią, czy jakiej denominacji jest członkiem. Bo to jest mój brat. I jeżeli ja wierzę, że on nie jest moim bratem i widzę w nim wroga, to uwierzyłem nieprzyjacielowi. Widzicie to? Ilekroć stawiamy się po którejś stronie muru, tylekroć przegrywamy. I myślimy sobie, że toczymy dobrą wojnę w imię Pana, ale jesteśmy zupełnie daleko od Niego. Przegrywamy na samym starcie już samym myśleniem, że są jakieś strony. Są różnice. Są. Ale to są moi bracia. To są moi bracia, moi bliźni, jak uczy nas Ewangelia. I wiecie, i Pan Jezus zgorszył ludzi tym, że na przykład spotkał się z Samarytanką. On złamał, co się dało w tym spotkaniu. Sam z kobietą. Już nie mówiąc, że ona właśnie jest Samarytanką, czyli heretyczką. Bo to Samarytanie to jest, nie zagłębiając się jakieś takie, kiedyś mój współbrat powiedział, nie zagłębiając się w różnicę, mój współbrat kiedyś powiedział, że a Samarytanie to taka awangarda teologiczna izraelska była. Jest taki, ale on to powiedział po to, żeby porównać ich do jezuitów potem. W każdym razie były to różnice. Były różnice pomiędzy Samarytanami i Żydami i Żydzi żyli w konflikcie z Samarytanami i kiedy Jezus spotyka się z kobietą samarytańską, no to on łamie kulturowe i religijne obyczaje tamtego czasu, wszystkie. Dlatego ona się go pyta, dlaczego ty ze mną rozmawiasz w ogóle, człowieku? Wszystkie spotkania Jezusa z poganami i kontakt Jezusa z poganami, wiecie, naprawdę, on, ojej, to jest tak, jakby dzisiaj Pan Jezus poszedł na paradę LB, paradę równości. Tak? Poszedł do nich w gościnę. Albo poszedł do polityków w gościnę. Obojętnie której opcji. Ludzie, którymi pogardzamy, tak, ludzie, o których mówimy, że oni się muszą nawrócić, to są ludzie, których Jezus kocha. I chcę się z nimi spotkać. To są ci, do których też chcę pójść. Naszym myśleniem stawiamy Panu Jezusowi granice i mówimy, tych ludzi nie możesz kochać.
Ale to jest jedyny, to jest tylko sposób na to, żeby usprawiedliwić siebie, że my tych ludzi nie kochamy. Dlatego zgadzam się z tym, że właśnie, żeby budować jedność, potrzebujemy spotkać się najpierw jako ludzie. Jako ludzie, bracia, siostry. Planem nieprzyjaciela jest nas podzielić, jest nas zniszczyć. Poprzez pychę. Poprzez pychę. Pierwszy grzech. Decydowanie samemu o tym, co jest dobre, a co złe. Decydowanie o tym, kto ma Pana Jezusa, kto Jego nie ma. Decydowanie o tym, gdzie Pan Jezus jest, a gdzie Go nie ma. Gdzie Go można spotkać, a gdzie Go nie można spotkać. A robiliśmy to przez te ostatnie parę tysięcy lat. Stawiając granice łasce. Chciałbym podjąć tę myśl z poprzedniej konferencji właśnie o tym, że mamy dziedzictwo, że tym dziedzictwem jest miłość i zdolność do kochania. I misja, którą daje nam Chrystus, to jest misja pojednania. Jest taka piękna modlitwa Franciszka z Asyżu. Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju. Ktoś kojarzy? Polecam serdecznie. Naprawdę, bo ilekroć ja ją czytam, jakoś próbuję się nią modlić, to łamane jest moje serce. Bo ja tam się muszę uniżyć. Stanąć przed drugim człowiekiem, uklęknąć i tak jak Chrystus umyć jego brudne stopy. To jest droga, którą nam daje nasz Zbawiciel. Nie ma innej drogi. I droga wywyższenia dla nas to jest droga uniżenia się. Droga chwały to jest droga przez krzyż. Przez krzyż, który zabija moje ego. Zaprzeć się samego siebie. Swoich pomysłów. I wydaje mi się, że dzisiaj to, co tak bardzo nas właśnie ogranicza, to jest nasze myślenie. Myślenie, zresztą zawsze tak było. Myślenie o tym, jaki jest Pan Bóg i gdzie jest Pan Bóg i co robi Pan Bóg. Takie myślenie, że my mamy Go pod kontrolą. Ja ostatnio przeżywam taki renesans miłości do Kościoła, ale też taki, bo to jest bardzo takie konkretne w sensie, bo to też przeżywam ten renesans do miłości do Kościoła katolickiego, do tego, w którym jestem akurat. Ale przeżywam go też w takim urealnieniu, jaką słabością jest też, nie? I że ten słaby Kościół Bóg kocha. I że w tym słabym Kościele On jest. I to nas może zaskakiwać. Mnie czasami zaskakuje. I tak nawet niektórzy, wiecie, na moich studiach mi mówili, nie? Że najlepszym dowodem na to, że Pan Bóg jest, to jest historia, że Kościół przez te 2000 lat trwa. Pomimo takiej historii. I często, kiedy tak myślę sobie o jedności Kościoła, to się zastanawiam, no ale jak to zrobić? Jak to zrobić? Co powinniśmy zrobić? Co powinniśmy zmienić? Co powinniśmy, jakie struktury tutaj, nie? Jak powołać? Co, nie? Jak ten model ma wyglądać? Jak ten Kościół ma wyglądać? Nie? Czy to ma być tak, że wszyscy, no właśnie, nie wiem, katolicy by pewnie chcieli, żeby wszystko było pod papieżem, tak? Wszyscy uznać muszą papieża i myśleć tak samo jak my. I ja jestem głęboko przekonany, że w tej postawie nie chodzi o prawdę, tylko chodzi o to, żebyśmy mieli rację. Chociaż jakby oficjalne nauczenie Kościoła jest dużo bardziej pokorne. Jest dużo bardziej pokorne. I zastanawiam się i sobie myślę, staję przed niemożliwym. Staję przed czymś, co dla mojego myślenia jest absolutnie nie do ogarnięcia. Nie wiem, jak zjednoczyć taki Kościół. Nie wiem. Nie wiem, jak ta jedna owczarnia ma wyglądać. Nie wiem. Nie wiem, to, wiecie, to jest pytanie o strukturę, nie? Bo my, kiedy sobie myślimy właśnie o jedności Kościoła, to myślimy sobie właśnie o strukturze, nie? Że będzie jedna struktura, a może nie. Może ta jedność Kościoła jest czymś zupełnie innym. Ja nie wiem czym, nie wiem.
Nie wiem czym. Ale On wie, Pan Bóg wie. I On ma swoje sposoby. I musimy Mu bardzo zaufać w tym, że wie, co robi. I moi drodzy, ksiądz Tischner, może ktoś kiedyś kojarzył takiego księdza, filozof, ksiądz filozof, powiedział kiedyś zdanie, które potem podejmuje ksiądz biskup Ryś, to już może bardziej znane nazwisko. Powiedział zdanie: chrześcijaństwo jest jeszcze przed nami. Chrześcijaństwo jest jeszcze przed nami. I myślę, że to w jakimś sensie odsłania nam jakąś taką głębszą intuicję i głębsze patrzenie, potrzeba głębszego patrzenia na to, co się dzieje, na to, co Bóg czyni, jak czyni. I chciałbym tutaj przywołać też jeszcze raz postać księdza Petera Hockena, który uczy nas i zaprasza do tego, żebyśmy rozeznawali, bo ja nie chcę powiedzieć tak, wiecie, że wszystko jedno, nie? Nie, nie chcę powiedzieć, że wszystko jedno. Jak jeden kiedyś właśnie z księży biskupów chyba nawet tak mówi, nie? Jeden kościół, jedna wiara, jeden Bóg, wszystko jedno. Rozwijając troszkę świętego Pawła. Myślę, że na dzisiaj dla nas, dla Kościoła, ważne jest nauczyć się tej różnicy pomiędzy rozeznawaniem a osądem. To ksiądz Peter Hocken bardzo pięknie rozwija. I mówi o tym właśnie, że na czym polega ta różnica? Że to, co rozeznajemy, rozeznajemy zawsze bardzo konkretnie i specyficznie. W sensie takim, że rozeznajemy jakieś zachowanie albo jakieś słowa, coś, co się dzieje konkretnego. Natomiast osądzamy człowieka. Sądzimy człowieka. Potrzebujemy rozeznawać to, co widzimy, ale nie sądzić człowieka. Nie przyklejać mu etykietki. Dla mnie to zawsze jest wyzwaniem, kiedy przychodzi do mnie człowiek i spotykamy się, żeby pomóc jemu samemu, ale też to dla mnie jest ważne, rozróżnić to, co w nim jest z jego zranionej natury, a to, co w nim jest inspiracją Ducha Świętego. Bo człowiek, który przychodzi do nas, to jest całością, tak? Z jego niedojrzałością, słabością i grzechem. I do takiego człowieka przychodzi Bóg, do takiego człowieka przychodzi Duch Święty, takiego człowieka wypełnia Duch Święty i takim się zaczyna posługiwać. A ja mogę mu przypiąć etykietkę, nie, że wariat, bo zachowuje się w taki, a nie inny sposób. Bo tak, a nie inaczej Duch Święty się przez niego manifestuje. A nie zastanowiliśmy się nigdy, nie zastanawiałem się nigdy nad tym, żeby spojrzeć i zobaczyć, że może ten człowiek akurat tak się zachowuje, bo spotkało go wielkie cierpienie. I teraz jego ciało nie jest w stanie tego wytrzymać i pomieścić. Potrzebujemy dużo takiej troski i zobaczenia i spotkania człowieka w jego biedzie i słabości i do niego podejść i pomóc mu rozeznać, bo często ten sam człowiek, który dla nas jest dziwny, po prostu jest zagubiony, niedojrzały i potrzebuje kogoś, kto go wyprowadzi z tego. A łatwo jest osądzić. Bardzo łatwo jest osądzić. Jedną z takich rzeczy, które nauczyła mnie Heidi Baker, kojarzycie? Ktoś zna Heidi Baker? Miałem przywilej osobiście ją poznać. Wspaniała kobieta. Niesamowicie ciepła i życzliwa. Taka. Ona w swoim świadectwie wiary często powtarza właśnie słowa, że Bóg ją uczy tego, że nie wszystko musi rozumieć. I ja mówię: amen. Nie wszystko muszę rozumieć. I sobie myślę na przykład o Matce Bożej, tak? Maryja, czy ona rozumiała, do czego Bóg ją zaprasza? A jak stała pod krzyżem, czy ona rozumiała, co się dzieje? My byśmy chcieli tak ją odczłowieczyć, nie? I powiedzieć, że ona wszystko wiedziała. Nie? Jan Paweł II mówi o niej jako o tej, która przewodzi nam w wierze. Że właśnie wiara ją prowadziła.
nie zrozumienie tego, co się dzieje, ale wiara w to, że obietnice, które Bóg jej dał, się wypełnią. I ona, i papież Jan Paweł II mówi, w tym jest podobna do Abrahama. Czy Abraham rozumiał, do czego Bóg go zaprosi, kiedy wiedział wszystko od A do Z, od początku do końca? Nie. Nie wszystko musimy rozumieć. I to nie jest teraz manifest antyintelektualny. Nie. Jak widzicie, potrzebujemy balansu. Dla nas jezuitów to słowo może jest nowe, ale w jakimś sensie stare. Potrzebujemy łapać równowagę. Wszelkiego rodzaju skrajności są podejrzane. Wszelkiego rodzaju stuprocentowa pewność jest podejrzana. Że ja wiem na pewno, że zawsze tak i tak. I my za bardzo nie lubimy być upokarzani. Nasze ego lubi mieć rację. Lubimy mieć rację, prawda? Ja lubię, uwielbiam. Z każdym razem, jak coś się dzieje, ja wcześniej mówię, nie, nie, to się podzieje tak i tak, a oni tak robią swoje, to mam satysfakcję, a nie mówiłem. Ale na szczęście Pan Bóg dba o to, żeby o pokorę i upokarza moje serce. I ja jestem Mu za to wdzięczny. Jestem wdzięczny za te momenty, kiedy On przychodzi i właśnie uniża moje serce i zaprasza moje serce do uniżenia. To są piękne momenty wielkiej łaski. Naprawdę wielkiej łaski momenty. Święty Piotr jest tego najlepszym przykładem. Gdzie jego ego, gdzie jego, wiecie, tak sobie myślę o nim, ten moment, nie, kiedy Paweł go upomina. I taki refren, czy taki flashback świętego Piotra z życia z Jezusem, nie? I on znowu to zrobiłem, nie? Już jestem Piotrem namaszczonym Duchem Świętym, nie? I znowu to zrobiłem. Święty Paweł sam pisze o tym, że ma ten oścień, który go policzkuje. Uniża. Zdaje się, że w Księdze proroka Izajasza czytamy o tym, że Bóg mówi, mieszkam w miejscu wzniosłym i niedostępnym, ale jestem blisko tego, który jest cichy i pokorny. Tam sobie Bóg upodobał. Bóg upodobał sobie w największej biedzie, jaka była możliwa, to jest w naszym ludzkim sercu. I tam chce zamieszkiwać. I to, moi drodzy, jest dla nas nadzieja na jedność. Że Bóg przychodzi do nas nie dlatego, że jesteśmy katolikami, czy protestantami, czy prawosławnymi, czy zielonoświątkowcami, czy jesteśmy Żydami, ale przychodzi dlatego, że jesteśmy Jego dziećmi, że nas kocha. To miłość Boga jest pierwsza, absolutnie pierwsza. I my mamy być naśladowcami Jego, pełnić Jego wolę, czyli kochać. Bo kiedy osądzam, stawiam siebie w miejscu Pana Boga. Roszczę sobie pretensje i prawo do tego, że wiem wszystko. Dla nas mamy na dzisiaj, myślę, jedno ważne zadanie. Potrzebujemy nauczyć się różnić. Nie potrafimy się różnić. Nie umiemy się różnić. Wszystko chcielibyśmy, żeby wyglądało tak samo. Szymon Hołownia kiedyś powiedział właśnie o Kościele, jako o takim miejscu, w którym o łodzi, na której marynarze nawzajem sobie przemawiają, oskarżają siebie o to, że robią źle, bo jeden na przykład rozwija żagle, tak, a drugi sprząta pokład. Nie, i ten, który rozwija żagle, mówi, że trzeba rozwijać żagle, żeby łódź płynęła, a ten, który sprząta pokład, mówi, nie, trzeba sprzątać pokład. I tak długo, jak będziemy widzieli tylko i wyłącznie nasz grajdołek, nasze ego, które w tym grajdołku sobie tak pielęgnujemy, tak długo będziemy się wywracać i będziemy daleko od tego, co uczy nas Pan. I chciałbym jeszcze podjąć te... Bo wiecie, bo tak naprawdę... Ja dużo nasłuchałem się w ostatnim czasie o religijności, o byciu religijnym. Też pod własnym adresem.
Lubimy wyciągać ten oręż. Oręż religijności, oskarżenia o religijność. Że ktoś jest religijny, czyli że właśnie nie jest człowiekiem nawróconym, tak? Że on może jest pobożny, ale czy właśnie religijnością nie jest, jedną z cech podstawowych religijności nie jest pycha? Czyż tak nie jest? I może my jesteśmy charyzmatyczni chrześcijanie, katolicy i myślimy sobie o tym, że my jesteśmy ten lepszy Kościół, ten właściwy, tak jaki powinien być. I może rzeczywiście mamy nawet na to dowody w Piśmie Świętym, w tradycji Kościoła, ale cały czas myślimy o sobie, że jesteśmy lepsi. Rozumiecie, że ja próbuję przenieść nasze myślenia na trochę inny poziom, z takiego właśnie, kto ma rację, bo my lubimy się, nawet w naszym katolickim kościele lubimy się przerzucać argumentami, nie? Tradycjonaliści i charyzmatycy. Tutaj front jest taki, że strzelają. Jakiś czas temu, no, w kontekście tego, co się dzieje teraz też, nie? Hejt hejtu jest hejtem. Hejt hejtu to cały czas hejt. Jeśli wypowiadam się z nienawiścią wobec tych, którzy są nienawistni, tak? To nienawidzę. Ktoś kiedyś napisał właśnie też na swoim: nienawidzę, gardzę tymi, którzy gardzą. Nie? No to jesteś dokładnie taki sam jak oni. Możemy mieć cały arsenał argumentów teologicznych, racji, prawdy i przekonania o swojej słuszności, wyższości i strzelać z niego do naszych braci, ale nie ma w nas miłości. Nie ma w nas miłości, a miłość jest zasadą jedności. I chciałbym powoli kończyć, bo zdaje się, że powoli mogę kończyć. Jeszcze nie ma pianinka, ale zaraz będzie. Chciałbym zakończyć bratem Roger. Znacie brata Roger? Kiedyś właśnie taka anegdotka o tym, że rozmawia dwóch księży, nie? I jeden taki właśnie sfrustrowany mówi, że my katolicy to nic dobrego nie mamy ekumenicznego, nie? Jesteśmy w plecy z ekumenizmem i tak dalej, i tak dalej. Taki był ten, nie? A ten drugi tak mówi, no a jak to, ale teze? Dla tych niezorientowanych brat Roger jest protestantem. Do końca życia był protestantem. Brat Roger powiedział kiedyś, napisał w swoim dzienniku takie słowa, bardzo mnie one poruszyły. To będzie parafraza, że przyjdzie taki czas w naszym życiu, że spotkamy ludzi, którzy będą mieli doświadczenie Chrystusa, spotkają Jezusa Chrystusa, chociaż nie będą Go mieli na ustach, nie będą Go wyznawać w ten sposób, w jaki my Go wyznajemy. Dlatego właśnie, że wszędzie tam, gdzie odnajduje miłość, pokój, pojednanie, tam działa Chrystus, tam działa Bóg, bo Bóg jest miłością, jak mówi święty Jan. Moi drodzy, zejdźmy do naszego człowieczeństwa. Bądźmy najpierw ludźmi. Ten apel. I razem z Bogiem to człowieczeństwo kształtujmy. Chrystus jest dla nas doskonałym człowiekiem. W Nim to, co boskie i ludzkie, w doskonałej harmonii. Człowiek, na wzór którego jesteśmy stworzeni. Nie wystarczy nam mieć Go tylko na ustach. Nazywać się chrześcijanami, bo ludzie poznają nas po miłości. Będą za nami biegać i mówić, skąd ty to masz? Nie będziemy musieli do nich chodzić. Oni sami będą za nami biegać. Skąd ty to masz? Masz taką miłość. Dobrze. Moi drodzy, posłuchajmy chwilę, co Duch Święty chciałby zrobić. Można, nie wiem, czy tam ktoś... O, dziękuję.
Kochany Duchu Święty, zabierz nas głęboko. Zabierz nas głęboko w Twoje serce. Serce Ojca, serce Syna. Zabierz nas głęboko. Zabierz też nas głęboko w nasze serca. Ty się niczemu nie dziwisz, się niczym nie gorszysz. Ty nie jesteś zaskoczony naszą słabością. Nie jesteś nią oburzony. Niech rozleje się w nas Twoje bezgraniczne współczucie. Uzdolnij nas do kochania bardziej. Do uniżenia, do pokory. To daje taką wolność. Duchu Święty, i chcemy tak jak Pan Jezus mieć tę wolność, taką wolność w kochaniu. Żeby klękać przed innymi i umywać im stopy. Jeżeli On, który jest początkiem i końcem całego stworzenia, Królem Wszechświata, może uklęknąć, to i my możemy uklęknąć. Tak chcemy być Kościołem, który jest na kolanach, który klęka przed Tobą i który klęka przed bratem i siostrą, żeby obmyć im stopy. Chcemy być znani z miłości, kochać. Ojcze, i proszę Ciebie, bo my nie wiemy, jak to zrobić, żeby Kościół był jedno. Ale chcemy pokornie wyznać, że wierzymy i ufamy temu, że Ty prowadzisz swój Kościół i wiesz, co zrobić. I dzisiaj chcemy za Tobą iść. Chcemy za Tobą iść. Chcemy porzucić to wszystko, co wiemy, co rozumiemy, co się nam wydaje, że jest sposobem. Jeżeli Ty chcesz, żebyśmy to podjęli, to podejmiemy. Jeżeli Ty chcesz, żebyśmy z tego zrezygnowali, będziemy z tego rezygnować. Ty już zburzyłeś ten mur wrogości pomiędzy nami. On już jest zburzony, Panie. Nie daj, żebyśmy go na nowo odbudowywali. Poszerz nasze serca. Jezu, poszerz nasze serca do kochania naszych braci i siostry. Otwórz nasze serca na braci z innych denominacji. Na tych, którzy są wobec nas wrodzy. Na naszych nieprzyjaciół. Chcemy im błogosławić. Chcemy wyciągać do nich otwarte ręce, a nie zaciśnięte pięści. Ręce, które przychodzą po to, żeby służyć, obmywać stopy, nie udowadniać racji. Chcemy być znani z miłości. Chcemy być znani z miłości. Jak Matka Teresa, jak brat Roger, jak Jan Paweł II, jak Heidi, jak ci wszyscy, którzy nas inspirują. Uczyń nas narzędziem Twojego pokoju, Panie. Narzędziem pojednania. Oddajemy Tobie nasze serca, nasze oczy, umysły, usta, uszy, nogi. Jesteśmy po to, żeby kochać. Chcemy podjąć to dziedzictwo miłości, które nam zostawiłeś.
ten wielki przywilej bycia w Twojej służbie. Chcemy podążyć za Tobą, Panie Jezu, tak jak Ty idziesz i kochasz cały świat, wszystkich ludzi. I chcemy też kochać naszych braci muzułmanów, buddystów, jakąkolwiek inną religię oni by wyznawali. Chcemy ich kochać. I chcemy przed nimi klękać i przed nimi okazywać miłość, obmywać im stopy.